Szymon Nowak, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Pogodę w Polsce kształtuje układ wyżowy oraz ciepła masa powietrza polarnomorskiego i właśnie te dwa czynniki sprawią, że jutro na niebie będzie dużo słońca. Zapraszam na szczegóły. Najbliższa noc będzie pogodna na terenie całego kraju. Według synoptyków nie powinno padać, ochłodzi się. Od 5 stopni w województwach północnych i zachodnich do 4 w pozostałej części naszego kraju. W województwie łódzkim noc będzie chłodna, mogą wystąpić przygruntowe przymrozki. Temperatura spadnie do 4 stopni, zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego, ale nie powinno padać. Biometr korzystny, także sen będzie dobry i twardy. W czwartek na niebie zakróluje słońce. Od czasu do czasu może pojawi się jakaś chmura, ale to nie będzie chmura deszczowa. Od 11 stopni w Białymstoku, przez 12 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie oraz Lublinie, troszkę cieplej Gdańsk, Szczecin oraz Poznań plus 13 i najcieplej we Wrocławiu, 14 kresek powyżej zera. W naszym regionie nie będzie padać. Sporo słońca na niebie, od czasu do czasu może jakieś chmury, ale też nie spadnie z nich deszcz. W tym najcieplejszym momencie dnia termometry w całym regionie pokażą 12 stopni powyżej zera. Biometr korzystny, a ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale. Sprawdźmy stan dróg w nocy, jak i w ciągu dnia. No i na drogach będzie niebezpiecznie. Warunki do jazdy w całej Polsce praktycznie będą trudne. Przygruntowe przymrozki plus mgła sprawi, że ograniczona będzie widoczność, ale też jazda po takiej śliskiej drodze może być trudna. Noga z gazu, jedziemy wolniej. No a sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w weekend. Czy coś się zmieni? No, zmieni się o tyle, że temperatura z każdym dniem będzie spadać. 14 stopni w piątek, 12 w sobotę i 10 w niedzielę. Nie powinno padać, zachmurzenie będzie umiarkowane do dużego. No, a w nocy temperatura spadnie do 2-3 stopni, w dalszym ciągu powyżej zera. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy. Dobranoc.